Marcin Held, Satoshi Ishii, Marcin Tybura. Trenuj w sprzęcie dla najlepszych. Wejdź na groundgame.com. Cezary Oleksiejczuk, Gala FEN już za chwilę, już za moment. Jak tam owca skór? Zadowolony z Twojego przygotowania do tej gali? Wyraża swoją opinię pozytywną czy negatywną? Witam wszystkich. Tak, trener Mirek przygotował mnie na 110%, jak to zawsze u niego. Plan jest konkretny, także trzeba w sobotę wyjść i po prostu zrobić swoje, to co jest nakreślone. Troszeczkę o tym, co nakreślone. Ja nie chcę, żebyś zdradzał jakieś wielkie szczegóły, ale pewnie gdzieś tam jakieś już plany są bardzo takie konkretne co do tego pojedynku. No tak, plan jak zawsze na walkę jest, także trzeba będzie się go trzymać, ale wiadomo, walka róża się może potoczyć, także trzeba wejść i czuć to po prostu. Jak trzeba będzie bić się w stójce, to będę się bił w stójce, jak będzie można wywrócić, to zrobię. Wiesz co, taki jesteś spokojny, taki stonowany, a tutaj patrz, pay-per-view trzeba sprzedać, ludzie muszą to kupić, no muszą być zainteresowani, tu nie ma, wiesz, tu nie może być miętkiej gry, no to czekamy Twoja opinia, jak ta walka będzie wyglądała, tak żeby rzeczywiście nie tylko łowca skóry był tutaj osobą, która potrafi zachęcić, to prosimy tutaj podopieczny. Ja myślę, że Was trochę powinien też podszkolić w tym, żebyście też troszeczkę gdzieś tak przy okazji jeszcze do tych walk swoich zapraszali. No mamy trenera, trener. Jest pay-per-view. Ludzie muszą to kupić, to jest sytuacja taka, że no wymaga pewnych też jakichś innych talentów. Bardzo proszę. Ja mam taki charakter, że jestem spokojny. Mam nadzieję, że z czasem to przyjdzie, że będzie gdzieś bardziej ten trash talk uprawniany, ale na razie mamy trenera i on to nam podciąga, także nie będę na razie wychodził przed szereg. Dobra, czyli zwróciłeś wszystko na trenera. Wiesz co, no to wróćmy w takim razie. Ja myślę, że pozwolę sobie tylko, jeśli już tak całkiem poważnie mówiąc, mamy zachęcić, bo pada tu bardzo często takie sformułowanie, że ta gala jest dlatego warta wykupienia, że jest po prostu będzie bardzo dobrym, sportowym, czysto widowiskiem. No to jakby tutaj Twoja osoba mogłaby to ewentualnie potwierdzić. Ty jak się czujesz po tych wszystkich swoich ostatnich perypetiach, po wszystkich ostatnich walkach? Jak Ty sam teraz odczuwasz swój stan przygotowania do tego występu? No, karta jest naprawdę wyborna, bo te pojedynki wyglądają świetnie sportowo, także to już samego kibica powinno przyciągnąć. Pojedynki będą bardzo mocne, bo te zestawienia wszystkie są bardzo wyrównane. Są zawodnicy z zagranicy i tutaj właśnie z Polski. Bardzo mocna właśnie ekipa, także te walki na pewno będą zacięte, bardzo krwawe. Co do mojej osoby, no to jestem, tak jak wcześniej wspominałem, bardzo dobrze przygotowany. Ostatnio te kilogramy zostały do docięcia. Ciężko idzie? Nie, ciężko jakoś nie idzie, ale to wiadomo, że te ostatnie dni są cięższe dla zawodnika, ale nie ma tragedii. Jeśli tam ostatnie kilogramy zostały do docięcia, to pewnie dzisiaj będziemy robić albo jutro przed ważeniem. Także jest dobrze. A w ogóle tak poza tym, jeśli chodzi o Twój postęp, o to, gdzie tam coś się zmieniło w Twoim stanie umiejętności, jak byś to ocenił? Gdzie największy postęp według siebie zrobiłeś? No ja staram się ćwiczyć wielopłaszczyznowo. Mocno skupiliśmy się na zapasach przez ostatnie miesiące. Mam bardzo dobrą ekipę właśnie tam u siebie, zapaśników. Ostatnio Kodat Rusiński pokazał na Babilonie znowu mocne zapasy. Także cały czas ten poziom zapaśniczy, parterowy u trenera Mirka, cały czas to wszystko wzrasta. Ostatnie cztery moje pojedynki były zakończone w pierwszych rundach bodajże. Także ten poziom sportowy idzie ciągle do góry. Żeby nie było żadnych kontuzji i będzie dobrze. Brat mobilizuje? No tak, brat prowadzi moją stójkę, cały czas z nim trenuję, właśnie płaszczyznę stójkową, także od każdej płaszczyzny mam przypisaną konkretną osobę, a wszystko to spina trener Okiński. Chan był pierwszym i jedynym nazwiskiem, które dostałeś od organizacji, czy może były jakieś rozmowy z innymi rywalami? Było kilku rywali przez tą teraz sytuację. Ci zawodnicy wypadali, bo byli z zagranicy, także było sporo propozycji, a ostatecznie został Diamin Chan. Żaden Polak nie zgłosił się na chętnego do walki z tobą? Było dwa nazwiska też Polaków, ale tak jak właśnie wspominałem, gdzieś jakoś nie doszło do tego i rywal jest z zagranicy. Powiedz w takim razie, co sądzisz na temat swojego rywala? Pytam tutaj też o sportowe aspekty, no bo wiadomo, że w ostatnim czasie specjalnie mu się nie wiodło w klatce.
Tak, nie wiodło się, ale trzeba zauważyć, że te wszystkie pojedynki, ostatnie cztery pojedynki, które przegrał, to wszystko było przez decyzję i tam chyba było dwóch zawodników z UFC. Także to jest mocny rywal jak na ten etap mojej kariery. A czego się spodziewam w klatce? Na pewno będzie chciał skrócić dystans, bo będzie niższy. Widziałem, że wszystkie właśnie te nokauty to miał w pół dystansie, także trzeba będzie uważać na jego sierpy, haki, ale także widziałem, że będzie, także widziałem, że lubi wchodzić w nogi, to trzeba będzie być tak naprawdę czujnym na wszystko. Mistrzem fenów twojej kategorii wagowej jest twój kolega klubowy Robert Bryczek. I jak to wygląda na ten moment, jakbyś zdobył możliwość walki o pas, to jest w ogóle możliwa taka walka między wami? Nie, no z Robertem na pewno nie będziemy walczyć, jesteśmy z jednego teamu. On także pomagał mi w przygotowaniach. Myślę, że kwestia jeszcze, nie wiem, roku, dwa i Robert może znaleźć się w UFC. On ma bardzo dobrą pasę. Bardzo fajnie bije w stójce, a wiadomo, że tam takich lubią. A jak wyglądają twoje przygotowania takie stricte logistycznie? Ile czasu spędzasz w Warszawie, a ile w swoich rodzinnych stronach? Od poniedziałku do czwartku trenuję w Warszawie. W czwartek wieczorem zazwyczaj wracam do domu. Piątek, sobota, niedziela to jest trening w moich rodzinnych stronach. Także tam mam też bardzo fajną ekipę, która może mnie dociążyć, tak jak wspominałem, zapaśniczo. I tam szlifuję właśnie resztę przygotowań. Czarku, to już może tak na rozluźnienie atmosfery. Powiedz nam, ponieważ dużo fanów się zastanawia, kim jest wasz kolega z maty Kaszanka? Kaszanka teraz do nas powrócił. To jest Patryk. Nazwiska nie pamiętam dokładnie. Emilio chyba coś takiego. Także on jest dopiero na początku swojej drogi, ale bardzo dobrze mu idzie. Jest bardzo sympatycznym gościem. A w jakim języku z nim rozmawiacie? Trochę angielsko-polskim. No, na migi, tak. Jak nie da rady po angielsku. Nowy talent, tak? Rozumiem. Tak. Nie, jak go oceniasz w ogóle? Rzeczywiście, bo on trenuje z wami normalnie. Bardzo silny jest. Może techniki jeszcze nie ma takiej wypracowanej, ale jak gdzieś tam złapie w klinczu czy coś, no to naprawdę jest mega siłaczem. Dobrze, no to zobaczymy, jak się jego kariera rozwinie i czekamy na twój też pojedynek. Niech to będzie rzeczywiście widowisko, co się zowie. Dziękujemy. Ja dziękuję bardzo.